Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w poradniku do SQL-a. Dzisiaj zajmiemy się takimi podstawowymi rzeczami jak deklarowanie zmiennych lokalnych, ustawienie im wartości słówkiem set, a także wyświetlaniem, czyli tam drukowaniem na ekran słówkiem print, z angielskiego print drukować. Ponadto będą warunki, poruszymy warunki właśnie słówkami if oraz else, czyli że jeżeli coś jest równe czemuś, czy większe lub mniejsze, no to działa i tak, natomiast w innym przypadku działa i tak, prawda? I tutaj różnicą taką od C++, Java czy właśnie C#, to w TSQL-u mamy słówka begin oraz end, które wyznaczają właśnie blok ważności. W językach właśnie tych C++, Java oraz C# mam właśnie nawiasy wąsiaste, które właśnie wyznaczają ten blok ważności. No taka różnica, no moim zdaniem skromnym, ładniej to wygląda, jeżeli są nawiasy, no ale oczywiście tutaj tego nie zmienimy. No dobrze. Jeżeli na przykład też zauważycie, tutaj już na ten sam kod początkowy, który przygotowałem tutaj, na ten właśnie poradnik, mamy właśnie takie małpy. Można tutaj pewne zobaczyć właściwość, pewne podobieństwa. Na przykład w PHP często daje się dolary, tutaj są akurat małpy. Natomiast małpy są w Perlu, jeżeli ktoś pisał skrypty na Perla i w tych, prawda, co robiłem poradnik jakiś czas temu. Co tu mamy? To mam oczywiście przygotowany kod. Dlaczego nie piszemy go od zera? No bo będzie troszkę szybciej. Jest tu kilka właśnie rzeczy, o których nie chciałbym zapomnieć pisząc z palca. Więc tak, u góry mamy, u samej góry mamy declare. Declare, mamy naszą małpę i. Małpę i. Więc tak, małpa jest obowiązkiem, musimy to dać. Musi być małpa, ponieważ to właśnie pokazuje, że jest to zmienna. Jeżeli trzymamy małpę, oznacza, że jest zmienną. I to już jest dowolne. Może być to jakieś x, y, z, może być to arbuz, banana, cokolwiek. Czy tam lama z poprzednich poradników w MS SQL-u. Int jest typem. Zamiast inta może być decimal. Do tego decimala tam możemy dać pewną właśnie też precyzję. Może być właśnie varchar, to jest niżej troszkę float. Więc tu też tak jest, co chcemy. I oczywiście równa się 1 na przykład, prawda? Można od razu przypisać, a można nie przypisywać. Tutaj niżej widzimy, jest declare. Jest na przykład x, int i x właśnie tutaj, zmiana x, integerowa, czyli całkowita, nie ma wartości, nie ma wartości, ją możemy potem dodać. Natomiast tutaj oczywiście char to jest właśnie znak, ale tych znaków mamy więcej, to oczywiście mamy sobie psa. I też zwracam uwagę, że tutaj w transkrypcie, czy tam też w MS SQL-u, generalnie nie dajemy podwójnych cudzysłowiu, tylko właśnie pojedynczy. Tak. Później dajemy print. Print oczywiście wyświetla nam na ekran, tak tu mamy niżej. To mam wartość zmiennej małpa y, to oczywiście będzie jako tekst. Plus właśnie małpa y, tu mam pewną konkatenację, czyli łączenie sobie właśnie wyrazów. I po prostu to nam wyświetli plus zawartość zmiennej właśnie y-kowej, a pod y-kiem mamy, co mamy? Mamy psa, prawda? Mamy psa. I tu oczywiście jeszcze nam to wyświetli nam stan i. Podobnie tu akurat jest rzutowanie na stringa. Dlaczego? Ponieważ to jest zmienna właśnie integerowa, a to jest właśnie tekst, prawda? Są dwa różne typy. Z uwagi na to, że są dwa różne typy, no tutaj tak program się nie do końca domyśli, więc musimy, prawda, przekastować to, przekonwertować na właśnie tą liczbę na stringa. Po prostu tekst, prawda? Żeby typy były takie same, żeby to po prostu tam mogło się przekompilować. Tam też mamy słówka, są convert. Bodajże jest convert, nie chcę Was okłamać w tej chwili. Lepszy, ponieważ string robi taką trochę spację brzydką. No ale jest trochę krótszy, no tak, dałem stringa. W tym tutorialach przyszłych będą chyba przy pętli while. Ale Wam nie obiecuję. Bodajże przy pętli while chyba tam użyłem konwerta. No dobrze. Dalej mamy oczywiście set. I tu mamy oczywiście pewną nowość. Set oznacza tyle, że przypisujemy wartość zmiennej i równa się 10, prawda? Poprzednio mamy tutaj jedynkę, którą tutaj wyświetlamy sobie właśnie w linii czwartej. W linii czwartej, jeżeli możliwe, że nie macie tych też numerowań. Nie wiem, czy to pokazywałem w którymś tutorialu. Jeżeli nie, tam w ustawieniach gdzieś się to szuka. Przydatne. To mówię z góry przydatne, więc sobie warto poustawiać, żeby tam nie scrollować jakoś. Szczególnie jak są błędy jakieś w konsoli i piszę Wam, że błąd w linii 20, a nie macie ponumerowanej, no to ciężej się trochę szuka.
No i tak, przypisujemy właśnie tej zmiennej i wartość 10. Przypisujemy, wtedy się tam zmienia i potem wpisujemy jeszcze raz to i, żeby wam pokazać, że się zmieniło. O, tu w zasadzie to mamy dokładnie w tym miejscu. Tam dam execute, żeby nie było, że was czaruje. O, właśnie. Kolejna ciekawostka, jeżeli znaczycie kawałek linii tylko, na przykład declare to znaczycie, to się wywoła tylko to. A jeżeli nie zaznaczacie, to wykona się całość. To jest fajny trik. W zasadzie najlepiej byłoby poświęcić to osobny odcinek, aczkolwiek byłoby to mega krótkie, ale bardzo przydatne. Niezwykle przydatne, jeżeli nie chcecie po prostu uruchamiać swojego kodu. Czyli na przykład jak się tam macie kilka query, kilka poleceń tutaj napisanych, tylko chcecie odpalać jakby tam pojedynczo każdą tych z trzech, prawda, w jakiejś tam kolejności. Wtedy po prostu sobie zaznaczacie pewien obszar i dajecie execute. No dobrze. Tutaj właśnie dałem execute, czyli widzicie, że was nie czaruje. Mam właśnie, że na przykład jest właśnie to y. I tak jak powiedziałem, 1, to wyświetlamy to i zmieniamy na 10. I to 10 wyświetlamy w tym miejscu, właśnie w linii 6. Następnie co mamy? Mamy linię 7. I tu właśnie nie tylko można przypisywać zmiennej i poprzez set, ale także przez select. Przez select można. I można to właśnie robić z jakiejś na przykład tam funkcji czy postaci. Nie postaci, tylko przepraszam, tabeli. A tabelę ma nazwę postacie. I to jest takie tam zwykłe query, czyli tam count właśnie, czyli ilość wszystkich ID z postaci, z tabeli postacie. Właśnie tabela postaci wygląda w ten sposób, że właśnie ma ID od tam 4 do 122, ale tych prawda, rekordów jest od 1 do 12, prawda? Czyli jest 12 generalnie tych rekordów. Tak. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jest, tak jak powiedziałem, właśnie 12 rekordów, więc ten count po prostu zwraca nam te 12 pod zmienną i. Jak się tutaj wyświetlamy, to się właśnie nam wyświetliło i dalej mamy if. If, czyli ten warunek, jeżeli i jest równe 11, a jest równe 12, bo to nam się wyświetluje, jest równe 12, to właśnie wykona nam się ten blok od begin do end, natomiast else to wykona nam się wszystko w przeciwnym wypadku, jeżeli ktoś tam nie ogląda na jakichś tam poradników z C++a czy innych tam języków poruszające właśnie warunki, to jest tak właśnie, że if to jest takie na polskie jeżeli. Jeżeli to jest, ojej, jeżeli to jest prawdą, to wykona się właśnie ten blok, te polecenia, natomiast else wszystko w przeciwnym wypadku, czyli jeżeli będzie różne od 11 w tym wypadku, prawda, bo ta zmienna musi być równa 11. Czyli gdyby była to była zmienna równa się 12, 13, 14, 0, minus 1, 145, gdyby była tekstem. Chociaż to nie wiem, czy nie wrzuciłoby jakiegoś błędu. Byłyby po prostu różne wartości. W takim razie wleci nam, prawda, ten else. Ten else, czyli wypisze nam print false. Prawda? False, odsłówka fałszywie, nieprawdziwie, a tu trudno nam wyskoczyć, że true. No i oczywiście nie jest to prawdą, dlatego też nam wyskoczyło false, ponieważ 11 jest różne od 12. Tych 12, które nam tu zwróciło, prawda, z tego counta postaci, czyli ilości tych, ilości wierszy, których jest 12. Dlatego jest tak. Natomiast jeżeli coś byśmy zmienili na 12, no to oczywiście będzie true. Jest true. Zamiast oczywiście, równa się. I tu warto zwrócić uwagę, że w językach takich jak C++, Java czy tam C#, czy nawet tam powiedziałbym wielu innych, stosuje się podwójne równa się. Podwójne równa się stosuje się jako prawda taki warunek. Równa się zazwyczaj jest tylko przypisaniem. Więc jeżeli byście to zrobili, też was nie chcę tutaj czarować, ale bodajże jeżeli dalibyście samo równa się w językach właśnie takich jak C++, C# czy Java, to was po prostu przypisze i zawsze będzie true, ale to musicie sobie sprawdzić. Tak chyba jest. To jest taki pewien, taka ciekawa rzecz, ciekawa własność. Natomiast tutaj właśnie w TSQL-u, transkrypcie, jest to po prostu taki zwykły warunek, czyli po prostu sprawdzamy, czy coś jest równe 11, prawda, tak piszemy na tablicy, czy 1 równa się 10, prawda. No, w tym wypadku, jeżeli damy sobie, prawda, 12, albo po prostu użyjemy po prostu innego operatora, w tym wypadku większe, albo niekoniecznie większe, tylko mniejsze, ponieważ tu mamy 12, tu mamy 12, tu mamy 11, 12 jest mniejsze od 11, o to przepraszam, w drugą stronę,
12 jest większy od 11, co jest prawdą, więc wykona nam się ten blok właśnie true. Dajemy, jeszcze raz, dajemy true. Pamiętajmy, żeby nie zaznaczać kawałku tekstu, tylko odznaczyć to. Dajemy execute, czy to też F5 można. I wtedy właśnie wyskoczy nam true, prawda? Może być większe lub równe, prawda? Prawda? No, w ten sposób też można właśnie tak pisać. I oczywiście tu mamy te begin, end. One też są, powiedzmy, że częściowo opcjonalne, ponieważ jeżeli mamy tylko jedną linię, jeżeli mamy tylko jedną linię, czyli w tym wypadku jest tylko print true, to też się nam wykona. Też się nam wykona. Właśnie podobnie jak mamy w tych językach C++, Java, czy C#, jeżeli to mamy tylko pojedynczą jakby rzecz, no to te nawiasy wąsiaste są niepotrzebne, aczkolwiek często w standardach jakby pisania, jakby coding standard się nazywa, poprawnie rzecz biorąc, wymusza się na programiście, nawet jeżeli tam jest inna linia, żeby robić te wąsiaste nawiasy, ponieważ później to się jakby ładniej patrzy. No ale to oczywiście zależy wszystko od drużyny, która to właśnie robi. I to właśnie byłoby tutaj tyle z tych rzeczy, więc tutaj przypominam, deklaruje, set ustawia, print właśnie wyświetla, jeszcze te ify, else pyta, czyli jeżeli coś jest większe od 11 w tym wypadku, ta zmienna, to wykona się to, natomiast wszystko w przeciwnym wypadku wykona się to. Tak samo można po prostu zamiast tej zmiennej, prawda, i dać 12, prawda, 12 jest większe od 11, więc się wyskoczy to true. No powiedzmy, że true 12, prawda? True 12, damy true 12, jest true 12, więc was powiedzmy, że nie czaruje. I jeszcze mamy taki drugi mały skrypcik, właśnie. On mamy go tutaj właśnie. Mam właśnie użycie teraz w drugą stronę. Bo tam wcześniej, tu sobie przypisywaliśmy słówkiem select, po zmienną i, właśnie ilość tych wszystkich wierszy, czyli 12. Natomiast można w drugą stronę nie przypisywać, tylko odczytywać. I odczytywać w drugą stronę, że na przykład mamy tą właśnie postacie. Przypominam, te postacie mają właśnie, no tak to wygląda. I przy ID 4, tu zwróćcie uwagę, jest szkielet, prawda? Szkielet, są jakieś tam potworki. Ma atak 8, prawda? ID 4, nazwa szkielet, atak 8. I jeżeli sobie właśnie to wywołamy, czyli przede wszystkie kolumny, właśnie z tej tabeli postacie, gdzie ID jest równe tej zmiennej, a ta zmienna zadeklarowana jest oczywiście jako integer o wartości 4, no to zwróci nam właśnie taki, jak tutaj widzicie, ten rekord. Jeżeli byłby tam większe, to większe oczywiście. Gdyby było na przykład większe, gdybyśmy dali jakieś tam 40, no to byłoby oczywiście więcej, prawda? Tak samo można było zamiast tutaj deklarować, można dać tam przed set małpa ID równa się, no tu mamy jakieś tam ID na przykład 119, żeby trochę nam mniej tylko wpisało, no to oczywiście się wtedy zmniejszy. Więc takie właśnie rzeczy. To jest dosyć podstawowa lekcja, więc warto się z tym zapoznać, ponieważ tworząc na przykład potem jakieś pętle konkretnie while, czy tam będziemy poruszać jakieś go to, to wtedy oczywiście deklarowanie zmiennych jest potrzebne oraz tam ustawienie wartości, jeżeli coś tam się nam zmienia. Więc to jest fajne. Tak samo do jakichś tam update'ów, do insertów, jeżeli dodajemy jakieś tam wartości, które tam jakieś tam modyfikujemy gdzieś po drodze, no to takie rzeczy są ważne. I tak samo warunki. Warunki są również bardzo ważne. Tutaj spoglądnijmy jeszcze raz. Jeżeli coś, prawda, jest takie, a nie inne, to właśnie wykonuj to, a to, prawda? Jeżeli na przykład mamy wolny czas, to idziemy grać w piłkę, prawda? No i powiedzmy, że jeszcze musi być słońce. A jeżeli nie, no to tam powiedzmy, że siedzimy w domku i siedzimy. No to tyle w tym poradniku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnej części poradnika.